Dzień dobry, piątek, weekendu początek, 20 października, niebo zachmurzone, ale powiem Wam, że jest w miarę ciepło, nie ma źle, zobaczymy ile sobie pokazuje termometr. O, George już czeka na śniadanko. Dzień dobry, panie George. No już mu trochę przeszło, że nie jest taki obraz. Przeszło, ale mimo to jeszcze troszeczkę jest tam nerwowy. Sprawdzimy w aplikacji 13 na naszym termometrze 13,5, więc temperatura jest bardzo podobna. Tu się przygotowuje śniadanko dla króliczków, dzisiaj wersja na sucho. O, Rupcio też już wyszedł. Dzień dobry, panie Rupcio. No, Rupcio jest mniej obrażony. Rupcio jest troszeczkę inny truk króliczki, nie? No. Dobra, tu Marzenka przyszła. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, Marzenka odpowiada. Ja jestem gotowy. No, Marzenka odpowiada za śniadanie suchych króliczków. Tak. A ja, słuchajcie, dzisiaj mam na śniadanie, proszę bardzo, nasza klapsznita. Dzisiaj takie szybkie śniadanie, bo my za chwilę wychodzimy. Po pierwsze jedziemy załatwić tę sprawę urzędową, którą załatwialiśmy we wtorek, nie? Jak ten czas leci, matko, to jest niemożliwe. Ale nie załatwiliśmy? Czy w środę to było? Nie, we wtorek. We wtorek. Ale nie załatwiliśmy, także dzisiaj idziemy to, że tak powiem, nie wiem, czy dokończyć, czy dopiero załatwić. Potem idę do fryzjera, bo mam umówionego. No i potem już tyle. I do domu. Wracamy i odpoczywamy. O. Ale powiedział. No a co? Nie, weekend. Ja mam dzisiaj tak. Drożdżówki sobie muszę upiec, bo mam drożdże. Podłogi muszę dzisiaj zrobić, bo drugi... No właśnie. Ale w ogóle, jak ja pamiętam, myśmy na tym starym mieszkaniu, zawsze piątek to był taki dzień sprzątań, nie? Sprzątania. Ja to na środę teraz przyniosłem. No. I ja myłam podłogi, i tam kurze żeśmy robili, i jakieś tam, wiecie, czy okna. Co tydzień w piątek to był taki dzień, nie? Sprzątania. Generalnego. No, ale dzisiaj podłogi i chcę zrobić drożdżówki, bo mi zostało ten, no, drożdże otwarte mam. I no, nie lubię tego, potem one się szybko niszczą, zapomina się o nich, a tak już mam taką wenę, ale dzisiaj mam ochotę na drożdżówki z serem. Ale popatrzcie, jaką Marzena ma ładną suknię dzisiaj. Boże, Marek, ja nie lubię takie, nie no, dzisiaj mam sukienkę po prostu, ja lubię w sukienkach chodzić, w kieckach, w spódnicach, ale nie ukrywam, że spodnie to jest coś wygodnego, nie? Szczególnie jak jest tak chłodno, bo tu tak, tu musisz rajstopy bo tu zakładać, ci podwiewa. Podwiewa ci, nie? Na przykład, ale no, dobra, króliczki, idziemy. Zainteresowani, teraz ten, chodźcie. Nie patrz teraz na to, o. To jest, to jest takie tempo. Że jeden przez drugiego. Rupert coś wyczuwa, jakąś oko, oko kamery. No ale o, popatrzcie, patrzcie jak się musi Rupert wcisnąć. No George. No ale George jesteś, wiesz co? On taki jest. Żeński. Że on po prostu... Czekajcie, ja będę teraz chamska, o proszę. Na środek. George bardziej... całą swoją osobowością na miejsce sobie siądzie i je. George nieładnie. O i Rupert się obracił. Dobra, idę panowie. O, o. No i widzicie, ale nie, spoko. Rupert potem wróci prawdopodobnie. Dobra, króliczki jedzą, ja im swoje szybkie śniadanie i wybywamy. A Wam życzymy miłego dnia, miłego weekendu, no. I pogody przede wszystkim. U nas jest przyjemnie, bo jest ciepło i nie pada. Powiem Wam, że jest bardzo przyjemnie na dworze. Ja się postawiłem na bezrękawnik i jest idealnie 13,5 stopnia. Także jedziemy z Marzenką. No. Cieszę się, że nie pada. No i słuchajcie, promocja się skończyła. Właśnie przejeżdżaliśmy teraz koło stacji paliw. Jednej z. Jednej, na tej, na której tankowaliśmy zawsze, gdzie ja, słuchajcie, była zawsze tam po 5,99, a u nas była po 5,96. A teraz przejeżdżamy i jaka cena? 6,07. Koniec promocji. Tak jak było mówione. Wybory się skończą, promocje się skończą. No i właśnie. Ale niektórzy nie wierzyli, wiecie? Byli tacy, co twierdzili, że te ceny tak się utrzymają. Na wieki wieków. Także, no niestety, ceny poszły już w górę, a to chyba dopiero początek przyjemności, bo będą teraz leciały prawdopodobnie z tygodnia na tydzień. No i dupa. Może coś powie na ten temat? No nic, i tak tankować trzeba. No. Nie, no trzeba, ja wiem, że słuchajcie, po ile już była? Po 7 nawet była, nie? A, już była i ho-ho. Ponad chyba 7. No ale sam fakt, nie widzicie, była najpierw była promocja wakacyjna, wakacje się skończyły, to była promocja... Ja Wam powiem, że najbardziej się obawiam właśnie zakończenia tych wszystkich promocji. Trochę to dziwnie brzmi, bo w Państwie są promocje jak w markecie, nie?
Do końca roku jest tylko obniżony VAT na żywność, no więc cała żywność poleci od 1 stycznia o 23% z dużym prawdopodobieństwem, bo wątpię, że to będzie przedłużone. A słyszy się już gdzieś w mediach, że prąd nawet o 70% może iść w górę od nowego roku. No to jak ktoś teraz płaci 300 za rachunek, to wtedy zapłaci około 500, nie? To już nawet nie ma co komentować. A wiadomo, że jak prąd idzie w górę, to no właściwie wszystkie usługi, wszystkie produkty, wszystko idzie też w górę, no bo to jest na prądzie jakby nie było oparte. No. Także skończyło się rumakowanie, ale to było do przewidzenia. Ja pamiętam, jak jeszcze marzenie mówiłem latem. Ty dopiero zobaczysz, co będzie od nowego roku. I to bez względu na to, kto wygra, to będzie po prostu masakra. No i tak się dzieje, nie? No. Także już pierwsze jasno, a mianowicie, że paliwo poszło do góry o, no, można powiedzieć, zależy jak na to patrzymy, co, no ta cena powiedzmy wyjściowa 5,99 była, no to 8 groszy poszło paliwo, tak zejdę tu, żeby Marzenka widziała wszystko, co jak jedzie. No, o 8 groszy poszło, jakbyśmy tam tankowali po 96, no to poszło wtedy o groszy całe 11. No to już trochę jest, nie? Jakby nie patrzeć. Tak, no oczywiście, że tak. Na 50 litrach to już 5 złotych w plecy. No. Już w drodze, mam nadzieję, że wszystko się uda się załatwić, ale mamy pół godziny. To jest najlepsze w tym wszystkim, bo teoretycznie za pół godziny siadam na fotelu fryzjerskim. No sorry, Mareczku. No, co teraz powiesz? No, ty jesteś ślimakiem. A jaka ładna kurteczka dzisiaj. Jezu, ale jakie ładne bolerko. No ja mam stare. Marzenka się dzisiaj ubrała pod kolor, wszystko na niebiesko, widzicie? O. Nie wszystko. No sukienka jest niebieska, no buty nie są. I to buty, repka. To repka, włosy nie mam w tym kolorze. I no jakbyś jeszcze miał włosy niebieskie, to już by było całkiem, wiesz co? Komuś tu się ciepło zrobiło. Co zrobiłam dzisiaj? Mówiłam, ale mówię, 13,5 stopnia, nie? Jak, kiedy ty to mówiłeś? Jak nagrywałem kafelkę. Pierwszy słyszę. Dobra, damy czekamy. Radę. Odepnijmy kurtkę. A 14. I właśnie to jest to, bo ja już jestem trochę spocona. I wystarczyłoby teraz, żeby zdjąć kurtkę na zewnątrz i... No, jak się to mówi, grypa zagwarantowana. Ale to mogłeś mnie, wiesz, ostrzec. No tak, bo ten moment jest zakazany w domu, chowany. Ale nie, nawet nie spojrzałam, byłam na balkonie i tak mi się zimno jakoś wydawało, nie? U nas zawsze zimno na balkonie. Rzutem na taśmę wszystko się udało załatwić, także teraz... Marzena w swoją drogę, a ja idę do fryzjera, zostało mi 5 minut, więc na spokojnie, zdążę, jak się to mówi, idę, no, dużej zmiany nie będzie, ale będzie, wiecie, ścięcie całego tego niedźwiedzia z tej góry, bo to mnie denerwuje, zawsze jak mi odrasta, no, proszę, to się robi, dobra, idę, jeszcze rzut oka, proszę bardzo, idziemy. No już po wszystkim, fryzura zrobiona. Po staremu, na nowo, że tak powiem, wygolone gdzie trzeba. Co prawda cały oblazłem włosami, teraz wszystko swędzi i gryzie, ale dobra, damy radę. Na chwilę jeszcze idę do babci Basi, Marzenka tam już jest, a potem jedziemy do domu coś na obiad zrobić, 12:20, więc nie jest zbyt późno, także no, zadowolnienie jest. Kolejna wizyta w listopadzie, bo już wiecie, mi wyjątkowo szybko włosy rosną. Chociaż teraz będzie okres czapek, to i tak nie będzie tego widać, no ale po tym jak się ściągnę, to jest taki burz. Dobra, idę do babci Basi. Proszę bardzo, zupa grzybowa. Ciekawe, czy na maślakach, czy na jakichś innych? Na podgrzybcach. Na podgrzybkach. Nie widziałam. Jeszcze synu? O, i do tego, nie, do tego pietruszka tak. Dużej ilości. Kremówki trochę. No, kremówka tam, też może tam, być. Tam. Kremówka to podstawa. Także takie cudeńka u babci Basi. A kremówka jaka? Ataka? 30? Ja mam 30. Dobra, wystarczy. No, smacznego. Wygląda ładnie. I pachnie jeszcze lepiej. Dość. O, smacznego. Proszę bardzo, auto już całe obsypane liśćmi. Same do domu. U babci Basi było miło, zupka była pyszna. Także teraz czas wrócić. Właśnie mówię, że auto zasypane liśćmi. No cóż, a za niedługo będzie wiesz czym zasypany? Śniegiem. A Marzena w ogóle stwierdziła, że chodzi do fryzury. No bardzo. Ale czemu? No jak po fryzjerze. No bo ona nie jest jeszcze, wiesz, no. Dobra, nie. Oje, te włosy muszą być umyte. Wiecie, wtedy też się ułożą. Dobra. Jedziemy, wracamy. Wszystko pozałatwiane. Wszystkie sprawy.
fryzjer. Ciąg dalszy w przyszłym tygodniu. A no właśnie, ale to już tylko takie zgłoszenie, no. Także w przyszłym tygodniu kolejna rzecz. Jeszcze szybka wizyta po jakieś owoce. Może winogrona by się wzięło, te ładnie wyglądają, takie tu duże, te małe. Weźmiemy winogrona czy nie? Tak, weźmiemy, bezpustkowe. No to możemy wziąć. Ładnie wyglądają, nie? Te jasne są dużo ładne. No zobaczymy, czy wyglądają. Słodkie. No to ostatnio, co kupiłem, były bardzo słodkie. Pamiętacie, kupiłem, ale to na wagę kupiłem w Biedronce, były mega słodkie, no ale... To jak się trafi, raz jest tak, raz jest tak. Czy zresztą miałaś chciała cukinię? Dobra, to jeszcze cukinia. Babcia Basia króliczką kupiła ładny koperek. O, może rukolę wezmę, ale... Muszę jeszcze zobaczyć w lodówce, czy jest. Dobra, jeszcze tu weźmiemy takie z lodówki. Ja zawsze wolę z lodówki. Są świeższe, tak mi się przynajmniej wydaje. To ładnie wyglądają. Do 26 ważne. Dobra, bo jeszcze w domu została jedna bura. Chyba ją teraz zjem przez weekend na śniadanie. Dobra, idziemy dalej. Duża marchewka dla króliczków wybrana, czas na pietruszkę, ale mówię właśnie marzenie, że często piszecie, że to duże to nie jest pietruszka, tylko jak pasternak się sprzedaje. Nie, no to jest akurat pietruszka. Tak myślisz? No. Ja lubię taką dużą, bo no ja wiem, że jest napisane, ale że niby taka ściema jest, bo taka pietruszka nie jest taka duża. A to popatrzcie, jakie są giganty. Moja ręka przy tym... To jest taka, no... Takie baseballowe. Dobra, także biorę to dla króliczków. Są jeszcze te grzybki. Halucynki. Nie ma tu grzybków, dobra. Brukselka będzie na obiad. Nie, dzisiaj już nie będzie jutro. Obiadu. Jutro na obiad. Tak, może zrobię taką gotowaną i smażoną na maseczki. Dobra, o, jest. O, idealnie. Dobra, pakujemy, idziemy. Teraz mi się rzuciło takie mleko. Mleko prosto z wioski. 3,5% tłuszczu. Ciekawe, ono jest chyba niepasteryzowane. Powiem wam, wezmę na spróbowanie, czy będzie smakowało jak kiedyś to mleko. Pierwszy raz w ogóle spotykam się z mlekiem w szklanej butelce, także sprawdzimy, co to jest. Nie jest żadne jakieś tam bez laktozy, bez niczego, więc biorę. Nie wiem, gdzie Marzenka jest, ale tam chyba zaraz jej pokażę, co i jak. Wezmę na spróbowanie mleko prosto z wioski i ciekawe, jaki smak będzie miał. Wiem, jak smakuje mleko krowie, bo piłem kiedyś. Na pewno będzie rozcieńczone. Nie, no na pewno będzie troszkę inne. 3,5%. No. Do 25 października. No bo to jest niepasteryzowane. No. Pierwszy raz w ogóle widzę w szklanej butelce, żeby było. Dobra. Sprawdzimy, co i jak. A ty znalazłaś coś ciekawego? Nie. I jeszcze tu wyczaiłem sok pomidorowy, nie z koncentratu. No ciekawe, jak będzie smakował. Wezmę dwa na spróbowanie i się okaże, co i jak. Także dzisiaj trochę nowości znalazłem. A pani, to mleko jest w stałej sprzedaży, że tak się wyrażę. Tylko teraz jest jakaś promocyjna cena, ale tak normalnie na stałe będzie można je kupić. Więc jak będzie dobre, to się przerzucimy na takie mleko. Jeszcze znalazłem takie o. Takie o. Nie na koncentracie. Mhm. No, ciekawe, nie? To są same zgnite pomidory. No, czy soki się z takich robi często gęsto, nie? Dobra, żarcik. Chyba jakieś nerwowe dni są, nie wiem, coś mi się... Napięcia. Naprawdę, Marek. Ale człowiek przyzwyczajony, bo wiecie jak to jest. Przy tobie nie można być troszeczkę ironicznym i zażartować sobie wyluzować. Tylko ci. Daj mi ten wózek, bo ja się doszukam. Myślę, że nie. Czas na pierwszą kawę w dniu dzisiejszym, bo jeszcze ani jedna nie wpadła. A tu proszę, kupiliśmy marchewki. Najpierw do króliczków, a potem mówię, takie fajne, duże marchewy, więc będą idealne na sok. Więc dzisiaj albo jutro zrobimy sok z marchewką i pomarańczą. Pomarańcze też są, także będzie prima sort sok. Nie wiem jak tam Michaśka, ale też się może napije. A Marzenka tu widzę ostro jedzie z podłogami. Ja jeszcze na chwilę wyszedłem. A tu przychodzę i proszę bardzo, Marzenka działa. O, i pamiętacie? Idealne na owoce. Nie? Marzena, ładnie to się prezentuje tu w tym. Tu jeszcze można by trochę mandaryny było dołożyć, albo czegoś pomarańczy. O, i by ładnie się prezentowało. Taki oto piękny półmisek. Miał być sok, nie będzie soku. Taki pstryczek elektryczek się zepsuł. Znaczy ja to muszę rozkręcić i zobaczyć co i jak. Dobra, ja to zostaw to, już nie naciskaj lepiej.
Śmieszne. No Marzenka chciała coś, ale to nie wiem, może to już się zepsuło. No ile ona już ma lat? Ona już swoje lata ma, także... Ja wiem. Znaczy się albo Marzena tu za mocno nacisła, albo coś się wcisło, no nie, muszę to rozkręcić. Szczerze powiem, nie wiem jak to za bardzo rozkręcić, no ale będziemy to za chwilę nad tym działać, naprawiać może. Słuchajcie, w ogóle koncepcja była taka, że Marzenka wykorzysta te wióry i zrobimy przepis na krem, jak to było? Kurt. Orange kurt, a wyjdzie samo kurde, nie? Czyli nie będzie to, bo jak nie będzie wiórów, to nie będzie tego. Dobra, ja się coś teraz biorę za naprawę tej maszyny, może się uda. Teoretycznie, jak ściągnę te gumki zabezpieczające dwie, odkręcę śrubki, no to nie będę musiał nawet tego całego rozmontowywać, bo to mi się powinno otworzyć. No i dzięki temu dostanę się do tego zepsutego przełączniczka. Ale wszystko się za chwilę okaże, no. Oby tak było. Nawet jak się zepsuł, to myślę, że gdzieś tam w internetach da się kupić taki i nie trzeba będzie tego nigdzie wysyłać do żadnego serwisu, ani skombinować, bo znając życie, wiecie, taki przełącznik 5 zł albo 10, a naprawa 2 stówy, no bo nikt tego nie będzie za darmo robił, plus transport, więc nie ma sensu. Dobra, biorę się za odkręcanie i jak coś będzie wiadomo, to pokażę. Jest dobrze, tak jak myślałem, udało się coś zdemontować, ten fragment, tu już jakoś coś tam hacza, bo tam jest śrubka na dole, a nie będę tego rozkręcał, bo tak się da zrobić. Więc dzisiaj na potrzeby tylko zamienimy stronami, bo się zepsuł ten pstryczek elektryczny, jak ten przełącznik. No i trzeba będzie to trzymać, ale da się zrobić sok i będą wióry na nagranie. Także ja to robię, robimy sok i potem zamawiam w internetach taki oto przełącznik fantastyczny. No cóż, to ma swoje lata, więc się zepsuć mogło. Sytuacja uratowana. Działa, oczywiście bez tego przełącznika. To jest tylko tak, wiecie, na zatrzaski tu zamontowane. Oczywiście, co uratowało wszystko? Trytytka. Marzena ma nerwa. Ale nie, ja już będę robił teraz ten sok, powiem wam. Tylko muszę mieć talerz na te pomarańcze dzielnie, bo to trzeba osobno pokroić, wiesz. Ale to akurat, że były takie głęby wielkie, to nie zaszkodziło. Po prostu ona jest bardzo gruba, no to nie ma szans. To by musiała być jakaś przemysłowa chyba ta. Dobra, damy radę, robimy soczek, będzie wszystko, leci wszystko, matko i córko, to do mycia się nadaje, nie no. Dobra, robię i potem się widzimy, także będzie w zasadzie przepis na co? Na kurt? Orange kurt, taki krem właśnie, który pasuje między innymi do marchewkowego, pasuje do pierniczków, do piernika takiego. Ja to zrobię, nie, to nie takie kawałeczki. Dobra Marek, weź już. Chwila, moment i taki oto duży dzbanek soku zrobiony. Tu 4 marchewy są i 3 pomarańcze. Tyle jest tej pulpy na to ciasto marchewkowe. A tu już jest ta resztka z pomarańczy. Powiem wam, bardzo dobrze wyciska, także żal by się jej było pozbywać, bo wydaje mi się, że to jest jedna z lepszych tych wolnoobrotowych na rynku wyciskarek. Ona już z nami jest, nie wiem, no ładnych parę lat. Jeszcze na starym mieszkaniu. Jak mieszkaliśmy, to kupiliśmy ją. Na początku była eksploatowana bardzo, bardzo często, no później wiadomo, to tak bywa, że sprzęty odchodzą w niepamięć. No jedynie ten pstryczek elektryczny, ja już go zdemontowałem i muszę taki poszukać w internetach. Może gdzieś się uda, nie wiem. A jak nie, no to działa bez tego, ale to jest takie, wiecie, działanie, że no, trzeba z gniazdka ciągle wyciągać i włączać, żeby to mogło funkcjonować. Dobra, póki co pyszny soczek, będziemy teraz pić smacznego. A tu będzie ciasto. Wchodzę na internety, wpisuję włącznik dwustopniowy, okrągły. Od razu mi się pokazuje dokładnie ten sam, tylko że... Tak, tylko że ten jest czerwony, a ten jest czarny, no więc będzie taki, trudno. 7 zł kosztuje, słuchajcie, no więc myślę, że cena warta tego wszystkiego. Kupuję, no i w przyszłym tygodniu przyjdzie i będzie naprawione. Wow. Chwila, moment, do koszyka, może... Ale patrz, jedna sztuka tylko jest tego, widzisz? No, bierzesz. Od razu biorę. On. Naprawdę, to trzeba mieć szczęście, nie? Nawet jest podświetlany. Ale to nie. Ale jest to ten. Tak, ten. No, także zamawiam. A soczek? Wspomnienie. Proszę bardzo, tyle soku. Nadrabiam zaległości, jeżeli chodzi o kawę. Ale pokażę wam coś, co wczoraj kupiłem.
To jest takie stoisko właśnie z ukraińską spożywką. To są, słuchajcie, lody. Jestem bardzo ciekawy. To był ostatni lód, który się tam, że tak powiem, ostał z tej serii. Były jeszcze inne. Ale mówię, kupię go. Spróbujemy, co to jest ciekawego. Podobno w czekoladzie. Ja powiem, że uczyłem się kiedyś rosyjskiego, ale co tu jest napisane? Marzenka może więcej będzie kumała. Ale kupiłem jeszcze jedną. Bo tam mają różne, że tak powiem, produkty. Słuchajcie, rybę. Ale jaką rybę kupię? Marzena się ze mnie śmieje. Bo się pyta od wczoraj, czy już ją jadłem. A ja mówię, że jeszcze tej ryby nie jadłem. Słuchajcie. No ale jak ty to będziesz jadł? Śmierdzi jak w sklepie zoologicznym. Nie, no ryba suszona. 4 zł kosztowała. To jest ryba suszona. Powiem szczerze, że nigdy takiego czegoś nie jadłem. I mówię, muszę spróbować. Po prostu muszę spróbować, jak smakuje suszona ryba. Twarde to jest jak pieron. Można przybijać gwoździe, ale myślę, że rybę to sobie zostawimy na weekend. Jakim to będziesz jadł? No to chyba tak... Nie wiem. To czekamy, no. Nie, no dzisiaj nie, bo dzisiaj tego loda próbuję. A teraz, słuchajcie, próbuję loda tak, że rybka idzie do lodówki. Podobno może długo leżeć, bo jest suszona. Pani mówi, że to tam się Ukrainie do piwa podgryza. No nie wiem, ona nawet tego nie je, bo mówi, to twardy jak cholera, no. Ja mówię, dobra, spróbujemy. A ja teraz, słuchajcie, biorę się za tego loda. Jak go odpakuję, to wam pokażę. Jestem ciekawy, bo te, co kiedyś kupiłem, a to akurat było w Oszonie, w takim, nie wiem, tak jakby takim szczewie, były bardzo dobre, smaczne. Zobaczymy, jak ten smakuje. Powiem tak, pachnie jak nasze lody. Pamiętasz, Marzena, takie lody na patyku? Jak się nazywa? Pingwin? Pingwiny czy coś takiego? Było coś takiego, nie? Przecież teraz jest mnóstwo lodów na patyku. Dobry, że kolorowy. Bardzo dobrze wchodzi. Ja wam powiem. A to jest ten, który wczoraj kupiłeś? Tak, to był ten ostatni. Ja wiem, czemu był ostatni, bo bardzo dobry. Bo jest najlepszy. Chcesz spróbować? Nie, ja dziękuję. Nie, Jaśka, chcesz spróbować? Ze słodyczy, że tylko kotlety skapują. Ale w ogóle nie jest mdły. Ta czekolada, nie wiem, jakaś taka, jak może jakaś polewa, ale bardzo fajnie smakuje. No ba. Dobrze wchodzi, nie? Dobrze, bardzo dobrze. Także ja się może podzielę z kimś. Ja teraz tak, piję sobie kawkę, czytam wasze wiadomości i ktoś mi napisał o mleku, że jest pyszny. Ja, słuchajcie, zapomniałem o tym mleku, nie? I mówię, o nie, Marzena. Ja od razu, póki jeszcze kawy nie wypiłem, próbuję to mleko. Delikatnie je podgrzałem, co prawda w mikrofeli, ale dobra, przeżyjemy to jakoś. I jestem ciekawy smaku. Ale szczerze, bez, wiesz, naciągania. Zupełnie inny smak niż karton. Tłuste, czuć ten tłuszcz. Właśnie moi rodzice nie kupują w kartonie mleka. Dużo osób nie kupuje, bo to jest podobno woda no zabielona. Smak ma, no. Nie jest jak od krowy, bo to trzeba powiedzieć wprost, bo miałem okazję pić od krowy. Ale powiem wam, że to mleko smakuje mi jak byłem dzieckiem i w szkole u nas było mleko. Pamiętasz? Wiatr, że się tak nosiło, takie podgrzane. To była taka akcja. Potem to wprowadzili, wiecie, te kartonikowe, ale to już... Powiem wam, że w tym mleku normalnie czuć te 3,5%. Jak się kupuje to mleko w kartonie 3,5%, chociaż zawsze kupujemy 2%, nie? Tak. Zupełnie inny smak. A ja jeszcze to mleko będę spróbował spienić do kawy kiedyś. No, może tak będzie dobre. Jedyny minus jest taki, że wiecie, to mleko długo nie postoi w tym, nie? No nie, do kiedy to? Chociaż 26. do 25. A który ci jest? Dzisiaj 20. No to 5 dni może tylko stoi. No, bardzo dobre. Jest w stałej ofercie. Dobrze, ale po otwarciu może jest jeszcze inna data, wiesz? Bo czasami są takie też. Ale ja myślę, że ono ci zniknie. Mnie dzisiaj rozerwie. A ja byłem, że zapomniałem, że jeszcze mam ten sok pomidorowy, ale to sobie go zostawię na jutro. O matko, nie. Ja bym jeszcze to zagryzł tym rybką, no to wiadomo. Bo wiesz. Serwetki do... Robi się. Ale ilość jaj jest przerażająca. Ty je wszystkie wykorzystujesz, Marzena? Nie, no muszę schować resztę. Także robi się ciasto, które będzie, że tak powiem, jest bazą do przepisu na pyszny krem, tak? Nie, bazą nie, no to będzie wykorzystane. No ale wiesz, to wykorzystane, żeby jakoś to pokazać, nie? Także będziemy mieć krem jutro. Natomiast krem to zupełnie inne składniki. No, ale to jest ta, żeby go, wiecie, wykorzystać. Także tu się dzieje, Marzena robi. Ale to jest kształt. Wypiliśmy sok, przepyszny był. Jeszcze zostało, Marzence. Tak, zostały dziury. Wiadomo, że z marchewki tylko, bo pomarańczowe tam... Ale bardzo ładnie się zmieni dzieje.
Tak, i wykorzystamy to do ciacha, a ciacho wykorzystamy do drugiego przepisu. Popatrzcie, jakie piękne serce Marzenka upiekła. Ciasto marchewkowe, jutro będzie robione. A tu się coś będzie za chwilę robiło. Michaśka jakieś mięso rozmraża chyba jutro na obiad. Także to zrobione. Ja tu biorę się za przygotowanie miniaturki na jutrzejszy. Jak ktoś ma jeszcze jakieś zaległości, to zapraszamy. Daily vlogi 2 wpadły, także można sobie nadrobić ostatnie 3 dni. A my co? Będziemy się z Wami żegnać. Miłego wieczoru, dobrej nocy. Dzisiaj piątek, więc nie trzeba się, słuchajcie, chyba że ktoś do pracy jutro idzie. Ale tak to jutro się wyśpimy, nie trzeba się spieszyć ze spaniem. Coś tu mi się klei, a chyba z ciasta muszę wytrzeć. Także widzimy się jutro, dobranoc. Dzień dobry, sobota, 21 października. No powiem Wam, pogoda zaskakuje z każdym dniem, coraz to bardziej. Ciepło, pięknie, kto by się tego spodziewał. Tu proszę, Marzenka wyprała dywan od Michasi wczoraj. W aplikacji 19 stopni, a na naszym balkonie widzę już też jest podobnie 18,7, więc jest ciepło. Marzenka tam widzę, zatwierdza komentarze. A tu proszę, nasza Monstera, niby pięknie, niby cudownie, a już coś się dzieje. Nie wiemy, co się stało. Młody listek już jakiś taki ciemny się robi gdzieś tu na górze. Podobno to jest jakiś grzyb. Naprawdę. Czy tu go cyknąć? No nie wiem. Ale nie wiem, na razie się wstrzymam. Dajcie znać, bo wy też wiecie co i jak, to najwyżej go utniemy. No trudno, jak trzeba, to trzeba. Tu już Michasia sobie gotuje jajka na śniadanie. Ciasto gotowe. Dzisiaj, a jeszcze muszę do sklepu iść po składniki. Za chwilę biorę się za swoje śniadanie. Nie wiem, co dzisiaj będzie. Muszę zrobić jeszcze przegląd lodówkowy, co tam ciekawego lodówka poleca. I tyle. Także tak mniej więcej wygląda poranek. Za 15:12. Marek jeszcze śpi. Marzena się śmieje. No ale cóż. Nie, bo czytam, że coś wzrośnie, jakaś stawka. Za megawattogodzinę. Z 4 tak. Złoty na 6. No wiem, prąd. No mówiłem ci, że drożej od stycznia. Ale aż tyle. No to i tak nie jest to, co zapowiadali, bo zapowiadali 70%. To nie wiem, o co chodzi. No. Ale przy weekendzie, myślę, że przy weekendzie takich tematów poruszać nie będziemy. A ja słuchajcie, teraz myślę, co zrobić na śniadanie i przypomniało mi się, że jeszcze mam ostatnią buratę do zjedzenia. Wiem, wiem. Dobra, ale już na razie zrobię przerwę z tą buratą. Ale trzeba ją zjeść z racji tego, że się mi zepsuje, także muszę zanurkować w lodówce, ją odnaleźć. Do tego będzie anchois, będzie rukola, pomidorki, także takie śniadanie dzisiaj się zapowiada. Biorę się za rozrobienie, a Wam życzymy miłego dnia i widzimy się później. Śniadanie gotowe, co prawda nic odkrywczego, to wygląda to jak ośmiornica na tej buracie, ale okej. Okay. Śniadanie dla króliczków, temperatura okej, okay. Więc panowie teraz sobie mogą zjeść, o ile będą mieć na to ochotę, bo ja nie wiem gdzie są. Róbcio. A tu jest George. No, zainteresowanie średnie bym rzekł. Rupert patrzy swojego iglo. George gdzieś zniknął, nie wiadomo gdzie on w ogóle już tak jest. A, tu jest George'uś. George. Nie idziesz na śniadanko? Nie, on jest jeszcze obrażony od szczepienia, więc z tydzień i przejdzie mu. Ale że od poniedziałku będzie odrobaczanie, to mu raczej nie przejdzie tak szybko. Dobra. A Marzenka tu widzę do nas przyszła, kawka się robi. Dzień dobry, teraz cię dopiero widać. Tak? Tak. Witam serdecznie, miły dzień. Zapowiada się. Piękny jest dzień. Tak? No wiem, już byłam. Ho-ho! Dobrze, robimy sobie kawkę. Drugą kawkę. A potem... Właśnie, zanim wyjdziemy, musimy jeszcze zrobić krem. Ale jeszcze muszę iść do sklepu po składnik. Orange Court. Mhm. No. A co tam trzeba kupić? Dużo? Nie, pomarańcze, nie dużo. Baza. Baza, pomarańcze, jakąś cytrynkę jeszcze potrzebuję, śmietankę. Dobra, to jem śniadanie i idę. No a ja już sobie wczoraj zamówiłem ten pstryczek elektryczek z przesyłką 19 zł, jak się nie mylę. 12 zł przesyłka, a 7 zł czy 8. No to dobrze. A i słuchajcie, jeżeli też nie widział naszego vloga, zapraszam serdecznie do obejrzenia. Jeżeli nie teraz, to po południu. U nas jest fajna pogoda, zachęca na spacer. Także wychodzimy. Ile stopni się zastanawiałaś? 19 było. Nie, tak? A w prognozie pogody podawałam 27. A no na pewno tyle będzie. U nas na balkonie zawsze chłodniej. Słoneczku, no to na pewno. Miły spacerek. Dobra, to ja biorę się. Dzisiaj będziemy próbować kawę z tym mlekiem,
które wczoraj kupiłem. Jak się okazuje, to jest mleko pasteryzowane, ale tak jak też mówiłem, jest zupełnie inny smak do rana. Leję tyle, bo no raczej długo nie wytrzyma tu w tym pojemniku. I pisaliście też, że bardzo dobra kawa jest na tym mleku. Znaczy z tym mlekiem bardziej, nie na tym mleku. Czy można chcę spróbować? Nie, ja dziękuję. Ty dziękujesz, dobra. To kubeczek jest. No ja też jestem ciekawy smaku, bo mam porównanie z mlekiem z kartonu. Wiem jak smakuje. Natomiast to mleko, no, według mnie w smaku jest bardzo dobre. Czy takie będzie też w kawie, to się okaże. A dzisiaj może kupię jeszcze jedną butelkę, bo już ta praktycznie cała zeszła. Zatem za chwileczkę testować smak kawy z mlekiem. No. Sprawdzimy, co to będzie. Dobra. Uwaga. Ale nawet dobrze się spieniło to mleko. Smakuje ok. Szczerze powiem, nie czuję nic innego. No. Lepiej mi to mleko smakuje zdecydowanie samo niż w kawie. W kawie po prostu smakuje jak mleko. Kawa dominuje tu. Smak, nie. I fajnie się spieniło, bo to trzeba przyznać, że jest fajna pianka. Pod tym kątem myślę, że jest ok. Natomiast, żeby smakowo coś było innego, szczerze nie wyczuwam. Może mój smak nie jest tak wrażliwy, jakby się wydawało, ale kawa dobra ogólnie, także kawka. Przed chwilą było nerwowo, bo Marzenka znowu na siłę próbowała wyłączyć wodę w tym naszym kraniku i tak naciskała. A u nas była, słuchajcie, teraz lekcja fizyki, ale się działo. Ale się działo. Nie chcielibyście być na tej lekcji. Nie, było bardzo miło, spokojnie, powiem wam. Pan nauczyciel taki... Była gęstość omawiana. Upierdliwy. Siła, ciężar. Co tam jeszcze było? Takie powtórzenie w sumie. Czas, przyrządy pomiarowe, masa i tak dalej. Marzena, słuchajcie, się dowiedziała po 40 ponad latach życia, że jest różnica między masą a ciężarem. Bo jej się wydawało, że to jest to samo. A ja jej powiedziałem, Marzena, ciężar to musisz sobie swoją masę pomnożyć przez 10. No i wtedy się okazało, że przerażenie w oczach było. Jak Marzena usłyszała wartość, no. Także tak to niekiedy bywa. Ale w szkole ty też nie masz za małej. Nie, no ja nie. Ja razy 10, czyli ponad 1000. Dobra, ciężar ponad 1000 newtonów. Miaśka wczoraj przygotowała, słuchajcie, zapiekankę. Ja nawet nie wiedziałem o tym, bo ja tego nie widziałem. Ja teraz patrzę, coś wyciągałem z lodówki. Ja już wiem, po co tą cukinię Michasia chciała. Proszę bardzo. A to musi iść w tej folii? Nie. A, to dobrze. Już myślałem, że zepsułem. Słuchajcie, tu jest cukinia, jest mięso mielone, jest ser mozzarella, jak widzę. Także dzisiaj będzie taki pyszny obiad. Już nawet widzę, jak to można na kawałki tak kroić. No, bardzo sprytne. Bardzo ładnie, pomysłowo. Pięknie. Teraz się to ładnie zapiecze. I będzie obiadek. Prima sort. Tak. Do tego ten Ajwar. I na spacer. Nie, Ajwaru nie będzie. Także takie coś wpadnie dzisiaj u nas na obiad. Nie wiem, jak się to nazywa. Zapiekanka z cukinii? Nie wiem, jakoś taką. Jakoś to będzie. Bardzo ładnie wygląda. A jeszcze ładnie będzie wyglądało, jak się to, słuchajcie, upiecze w piekarniku. Piekarnik 200 stopni. Nie wiem, jakie tam do końca składniki w tym mięsie są. Czy to jest po prostu mięso? Jedyna niespodzianka, jaka może być, to to, że będzie pikantne. Nie, właśnie. Bo Michasia lubi pikantne rzeczy. Ostre. Nie jest ostre? Nie. Na pewno? Na pewno. Jak słuchajcie, Marzenka będzie jadła, oczy jej wyjdą, to znaczy, że było ostre. Nie? Pikantne. Pikantne tego się... Nie, nie poszedł z tego. Nie? Tylko papryczka, ale chyba nie jest ostre. Tylko jedna duża łyżka papryczki, chili, no i... Tyle. Dobra. Także taki obiad, nauka już za nami. Jutro będziemy chyba matematykę, procenty i co jeszcze? Nie wiem już. A moje książę to Marzenka jest ekspertem od tego. Moje książę to nie. Na którym rozdziale jesteś? 10. A jest? 27. Łe! I szybko leci, dobra, no. Także tak u nas wygląda ten. Ja słuchajcie, miałem iść, właśnie, bo miało być w ogóle nagranie, ale stwierdziliśmy, że jutro nagrywamy. Dzisiaj wszystko sobie, nie gnieć mi tego, spokojnie kupimy. Jutro nagramy przepis, tak o 12, pół do pierwszej wystartujemy i na spokojnie, a dzisiaj trzeba się jeszcze przewietrzyć gdzieś, bo jest naprawdę pięknie, jest ciepło. Chwila, moment, zapiekanka zrobiona, teraz wystarczy tylko nałożyć i będzie jadać pyszny obiad. Coś mi się na głowie zrobiło. Nakładać ci, Marzenko? Ja nałożę. Dobrze, Marzena nałoży.
My z Michaśką też sobie nałożymy, tylko musimy poszukać takiej packi, ale nie wiem. Jest, gdzie... wyciągam ją. Aha, tym, dobra. To nakładamy obiad. Chcę zobaczyć, po ile teraz jest. Ja też chcę zobaczyć, po ile jest paliwo. Wow. 6,04. No widziałam droższy. No to 8 groszy drożej niż jest, niż było. Jedziemy, powiem wam, pięknie ciepło. Ja założyłem, ale coś mi się wydaje, że się go pozbędę, bo no grzeje. Piszecie, że w niektórych rejonach Polski 4 stopnie nawet dzisiaj pada deszcz. No jakoś się ta Polska podzieliła na takie dwa obszary, chłodny i ciepły. A ja właśnie słyszałam o alercie już dla nas, dla Śląska. No bo to idzie chyba. Po północy już mają być spore opady. Tak? Tak, tak. I właśnie to jest taki alert przed, o, no, przed możliwymi dużymi opadami na Śląsku, ale w których terenach... No wiadomo, Śląsk jest dosyć duży, tutaj... więc możliwe, że gdzieś tam w nawet podgórskich częściach. W każdym razie no, na pewno to przyjdzie, to załamanie, aczkolwiek póki co jest pięknie błękitne niebo, także nic, tylko się cieszyć i korzystać. Jak patrzyłem na kamerki, to Zakopane, powiem wam, też piękna pogoda, chociaż no, ludzie raczej ubrani grubiej, no bo tam może być chłodniej, ale pięknie to wszystko. I matko, jaki jestem rozświetlony teraz. Aż niemożliwe, tak słońce świeci, no. Jest pięknie, naprawdę. Także może nam się uda zrobić, oczywiście pieszo. Potem jeszcze musimy wpaść na chwilę do sklepu i do Króliczku z powrotem. Ale jest pięknie. Już w drodze. Marzenka gdzieś tu znikła, proszę bardzo, ale się odstrzeliła ci, jak to się normalnie, mówi? Normalnie. Jak koń na dożynki. Ten to zawsze coś walnie. Ja okulary zabrałem, bo słońce jest tak raziło, ale już przestało. A wiesz co mam pyszące? Nie, cukierki, tak. Których ja nie jem, bo ja nie lubię takich. Nie, a ja czasami lubię się tak dosłodzić, docukrzyć i mam wtedy energię. Ja mam, słuchajcie, energię z obiadu na przykład, który był bardzo pyszny, bo nawet nie odezywałem się podczas obiadu. A powiem wam, że bardzo dobry był, tylko mówię Michasiu, że można by było pokroić tą cukinię wzdłuż. Wtedy by były takie dłuższe plasty, to by wyszła jakby taka lasagna, nie? No, też można. Ale znowu ta wersja była o tyle dobra, że bardzo się dobrze porcjowało. Nie było problemu, żeby wiecie, no bo to musiało być bardzo miękkie, żeby się to rozpadało. A to było takie al dente. Bardzo pyszny obiad. Może przepis byśmy taki nagrali, Marzenko? Można, bardzo. Tylko jakby to nazwać? Prosty. Zapiekanka z cukinią. Tak, lasagna. Idziemy teraz i tak się zastanawiamy, taka zagadka, słuchajcie, powstała, mianowicie